wiodących. Wiadukt i syn ludzki duszki brachty, który został, przeszedł przez potop. Und wer nachher gesetzt wird auf eine neue gereinigte Erde. I później został postawiony na nowej oczyszczonej ziemi. Das ist ein Bild vom Eingehen der Gläubigen in das tausendjährige Reich. To jest obraz na wejście wierzących do tysiącletniego królestwa. Und es ist eine große Freude für uns Christen. Jest to dla nas chrześcijan wielką radością, dass Gott alle Verheißungen, die Israel gegeben hat, erfüllt. Że on wszystkie obietnice, które dał narodowi izraelskiemu, wypełnił. Gott erfüllt alle Verheißungen. Gdyż Bóg wypełnia wszystkie obietnice. Ich habe mal in einem Haus einen Spruch gesehen, an der Wand. I ja mam na jednym domu widziałem wyrok na ścianie napisany. Und da stand, Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche. Gdzie było napisane, że Bóg nie wypełnia wszystkich naszych życzeń, aber Gott erfüllt alle seine Verheißungen. Ale Bóg wypełnia wszystkie swoje obietnice. Und genau das wird Israel erfahren. I akurat to tego doświadczy Izrael. Davon spricht Noah hier, wie diese Arche baut zur Rettung seines Hauses. O tym właśnie mówi Noe, który wybudował, który spowodował ratunek dla swego domu. Tak więc my teraz chcielibyśmy wszystko podsumować. Te cztery wielkie prawdy chrześcijańskiej wiary to są te. Wierzymy, że Bóg uczynił wszechświat. My wierzymy, że Bóg na Golgocie wykonał dla nas doskonałe dzieło zbawienia. My wierzymy, że Pan Jezus znowu przyjdzie, aby nas zachwycić. I wierzymy, że Bóg spełni wszystkie obietnice dane narodowi izraelskiemu. I teraz chcielibyśmy przejść do wierszy od 8 do 12. In den Versen 8 bis 12 finden wir die drei großen Wirkungen praktischen Glaubens. W tych wierszach właśnie widzimy trzy ważne oddziaływanie wiary chrześcijańskiej. Sie werden uns gezeigt in Abraham und Sara. I one są nam pokazane w Abrahamie i Sarze. Und ich stelle sie gleich vor. I ja je przedstawię. Die erste große Wirkung, praktische Wirkung christlichen Glaubens ist Ten pierwszym skutkiem wiary chrześcijańskiej jest posłuszeństwo. Gehorsam zu Gottes Wort. Mianowicie posłuszeństwo Słowu Bożemu. To jest zawsze, ono jest zawsze stawiane na pierwszym miejscu. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, jeśli jakiś człowiek wierzy, dann macht ihm Gott klar, dass einen Weg des Gehorsams zu Gottes Wort. To Bóg pokazuje mu, że teraz powinien iść drogą posłuszeństwa względem Słowa Bożego. Als Saulus von Tarsus sich bekehrte, kiedy nawrócił się Saul z Tarsu, dann hat zwei Fragen gestellt. To wtedy Bóg postawił mu dwa, zostały mu postawione dwa pytania. Als dieses Licht aus dem Himmel i zu Boden. Kiedy go powaliło światło z nieba na ziemię. Er sagt erstens, wer bist du, Herr? On właśnie postawił dwa pytania. Kim jesteś, Panie? Und zweitens, was soll ich tun, Herr? I po drugie, co mam czynić, Panie? To jest posłuszeństwo. To jest die erste große Wirkung praktischer Christenglaube. To jest ten pierwszy skutek chrześcijańskiej wiary. Das zweite ist Abraham. Po drugie, Abraham żył w namiotach. Abraham war nicht zu arm, um ein Haus zu bauen. Wiedzmy, że Abraham nie był za biedny, aby mieszkać w domu. I Żywca piąt, dass Abraham sehr reich. My wiemy, że z pisma, że Abraham był bardzo bogaty. Und dennoch wohnte in Zelten.
a jednak chciał on mieszkać w namiotach. Er lebte hier auf Erden als Fremde. I on żył tutaj na tej ziemi jako pielgrzym. Das ist die zweite große Wahrheit, nämlich die Absonderung von der Welt. To jest właśnie ta druga chrześcijańska prawda, mianowicie odłączenie od świata. Und dann lesen wir drittens, dass Sarah einen Samen bringt. Po trzecie widzimy, że Sara wydała pewne nasienie. Und das zeigt uns, dass wir hier gelassen sind, um für Gott Frucht. I to wskazuje nam na to, że na tej ziemi jesteśmy pozostawieni po to, aby przynosić Bogu owoc. Möchte gerne, dass wir alle diese drei Fragen uns stellen. Ja myślę, że chętnie teraz postawimy sobie te pytania. Wünschst du den Herrn und seinem Wort zu gehorchen? Czy chciałbym po pierwsze być Panu i Jego Słowu posłuszny? Lebe ich abgesondert von den Dingen dieser Welt? Czy żyję w odłączeniu od rzeczy tego świata? I czy chciałbym w moim życiu przynieść Panu owoce? To jest pouczenie tych właśnie wierszy. I chcielibyśmy teraz je troszkę przybliżyć. Es war ein besonderer Gehorsam hier bei Abraham. Było tutaj, widzimy tutaj szczególne posłuszeństwo u Abrahama. Er war gehorsam auszuziehen, ohne zu wissen, wohin er kommt. On był gotowy wyjść i iść tam na tą... Nie, na palę. Er war gehorsam, ohne das Ziel zu kennen. On był posłuszny Bogu, nie widząc celu, nie znając celu. Das wird uns hier werden. To jest nam tutaj pokazane. Und das ist eigentlich gehorsam. I to jest właściwe posłuszeństwo. Etwas zu tun, weil Gottes Wort es sagt. Czynić coś, bo Słowo Boże tak mówi. Ohne unbedingt zu verstehen, warum Gott es sagt. Bez konieczności rozumienia, po co to czynimy, jesteśmy posłuszni. Ich denke an einen Fischer. Ja myślę o pewnym rybaku. Er hat eine ganze Nacht sich bemüht und keinen einzigen Fisch. On całą noc się trudził, nie złowił żadnej ryby. Ihr merkt, dass ich jetzt von Petrus spreche. Zauważyliście na pewno, że mówię o Piotrze. Und dann steht ein Zimmermann am Ufer. I wtem stanął na brzegu pewien cieśla. Und er sagt diesem Fischer, wie er fischen soll. I teraz mówi do tego rybaka, jak on ma łowić. Er sagt, wirf das Netz auf die andere Seite. Powiedział mu, zarzuć sieci na drugą stronę. Petrus konnte das nicht verstehen. Piotr nie mógł tego rozumieć. Er sagte mein Jesus. On powiedział Panu Jezusowi. Wir haben die ganze Nacht uns bemüht. Panie, myśmy całą noc żeśmy się trudzili i nic nie zrobiliśmy. Aber dann sagte er etwas wichtiges. Ale on jednak coś ważnego dodał. Abraham, dein Wort wollen wir das nicht. On dodał mianowicie, ale na Twoje słowo zarzucę sieci. A jaki był skutek tego? Ta sieć rwała się od mnóstwa ryb. I to jest ta wiara Abrahama. Na tej życie wiary to właściwie nie jest to takie normalne chodzenie. Kiedy my jeden krok czynimy za drugim. Bo ta droga wiary to jest właściwie podskakiwanie obydwoma nogami. Ja nie myślę, abyście teraz wychodząc z sali skakali na dwóch nogach. Ja chciałbym, żebyście to duchowo zrozumieli. Wir springen los auf Gottes Geheiß. My podskakujemy na podstawie tych Bożych obietnic. Ohne zu wissen, wo wir landen. I nie wiedząc dokładnie, gdzie wylądujemy. Und das ist genau das, was uns Abraham sagt. I to jest właśnie to, od czego uczy nas Abraham. Der Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby wyjść. Nie wiedząc, gdzie, dokąd idzie. Und dann war er ein
A potem czytamy, że on był przybyszem czy pielgrzymem. Er lebte in Zelten. On mieszkał w namiotach, gdzieś wam noga. Und ich möchte jetzt drei Zelte vorstellen. Chciałbym pokazać trzy namioty, in denen ein Christ nach Gottes Wort lebt. Których wierzący żyje według Słowa Bożego. Das erste Zelt ist im Blick auf die Religion. Pierwszy namiot to jest namiot w spojrzeniu na religię. Religion hat eine große Anziehungskraft auf den natürlichen und gekürzten Menschen. Religia ma bardzo dużą siłę oddziaływania na niewierzącego człowieka. Das ist besonders wahr in Polen. Jest to szczególnie prawdziwe, czy można to widzieć szczególnie w Polsce. Ich habe mich im letzten halben Jahr mit der Geschichte von Polen beschäftigt. Ja w ostatnim czasie zajmowałem się historią Polski. Und es gibt kein Land in Europa, i nie ma takiego kraju w Europie, wo wir so viel Religion finden, w którym by można spotkać taką religijność. Religion hat eine Anziehungskraft auf den natürlichen Menschen. Religia ma bardzo wielką siłę przyciągania na naturalnego człowieka. Und der Mensch liebt es, stolz zu sein auf seine Religion. A człowiek bardzo jest dumny ze swojej religii. Das ist nicht neu, das gab es schon immer. To nie jest nic nowego, ta rzecz już była, jest od dawna. Vor 2000 Jahren kam eine ganz schlimme Sünderin begegnete dem Herrn. Przed 2000 lat pewna grzesznica spotkała Pana Jezusa. Wir können das finden in Johannes 4. Możemy czytać o tym w Ewangelii Jana w 4 rozdziale. Und auch diese schlimme Sünderin, i ta straszna grzesznica, sie war sehr religiös, ona była bardzo religijna, und war sehr stolz auf ihre Religion. I ona bardzo szczyciła się swoją religią. Und sie spricht zum Herrn Jesus von einem Brunnen, den sie haben. I ona mówiła Panu Jezusowi o tej studni, którą oni mieli. Und wenn ihr hier in Grabow so ein Brunnen hättet, wäret ihr auch so. I gdybyście tu w Grabowie taką studnię mieli, też bylibyście z niej dumni. Da war hunderte von Jahren alt. Ona była, mianowicie, już miała kilkaset lat. Und der Stammvater Jakob hatte daraus getrunken. I praojciec Jakub czerpał z tej studni. Und seine Söhne und sein Vieh. Jego synowie, jego bydło. Und sie fragt den Herrn Jesus, bist du denn größer als unser Vater Jakob? I ona zapytała się Pana Jezusa, czy ty jesteś większy od naszego ojca Jakuba? Da Jezus antwortet. A Pan Jezus odpowiedział? Er sagt, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürstig. Kto z tej wody się napije, będzie znowu pragnął. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde. Ale jeśli ktoś napije się z tej wody, którą ja mu dam, wird nimmer mehr dürstig, nie wieder. Nigdy nie będzie pił i pragnął na wieki. Was der Mensch braucht, ist nicht Religion. A więc to, co człowiek potrzebuje, to nie jest religia. Sondern was der Mensch braucht, ist die Person des Herrn. Ale to, co Pan jest, to, co człowiek potrzebuje, to jest osoba Pana Jezusa. Gdyż w żadnym innym nie ma zbawienia. Ale również dla nas wierzących istnieje niebezpieczeństwo, że my damy się, że będziemy pod wrażeniem religii, religijności. Und viele Gläubigen haben religiöse Organisationen gegründet. I wielu wierzących założyło organizacje religijne. Aber die Schrift zeigt uns hier, dass wir abgesondert von diesen Religionen leben. Ale Słowo Boże pokazuje nam, abyśmy byli odłączeni od tych rzeczy religijnych. Wir brauchen keine religiöse Organisation. Wiesz, my nie potrzebujemy żadnej religijnej organizacji. Sondern wir folgen persönlich und gemeinsam dem Herrn Jesus. Ale my naśladujemy, idziemy osobiście i społecznie za Panem Jezusem. Aber wir brauchen noch ein zweites Zelt. Ale my potrzebujemy również drugi namiot. Das ist das Zelt gegen die politische Welt. Jest to namiot, którym osłonimy się przed światem politycznym. Ein Christ, der dem Wort Gottes gehorsam ist. Chrześcijanin, który jest posłuszny Słowu Bożemu,
Er lässt sich nicht einziehen in die Politik. On nie pozwoli się wczać w rzeczy polityczne. Er ist ein Fremdling in Bezug auf Politik. On jest obcym, jeśli chodzi o politykę. Und dann kommt das dritte Zelt gegenüber der Kultur dieser Welt. I później jest trzeci namiot, którym osłaniamy się przed kulturalnym światem. Die Menschen organisieren sich kulturell. Ludzie organizują się również pod względem kulturalnym. Die einen machen einen Fußballclub. Jedni na przykład organizują, zakładają klub piłkarski. Die anderen einen Orchesterverein. Jedni związek orkiestry jakiejś. Aber ein Christ ist abgesondert von diesem. Ale chrześcijanin jest od tych rzeczy odłączony. Das ist die Bedeutung der Zelte von Abraham. To jest takie właśnie jest znaczenie namiotu Abrahama. Es ist die klare Belehrung der Bibel in Bezug auf die Welt. To jest jasne pouczenie Biblii w związku dotyczącym tego świata. Das sind drei Sektoren. Że on ma trzy sektory. Religiöse Welt. Świat religijny. Politische Welt. Polityczny świat. Und kulturelle Welt. I kulturalny świat. Und diese drei Sektoren der Welt sind über dem Herrn Jesus zu gerichten. I te trzy sektory świata stały osądzając Pana Jezusa. Und sie haben den Herrn Jesus ans Kreuz. I one właśnie przyprowadziły Pana Jezusa na krzyż. Pilatus, der Vertreter der politischen Welt. Piłat, który był przedstawicielem świata politycznego. Das jüdische Synedrium, Vertreter der religiösen Welt. Synedrium żydowskie, przedstawicielem świata religijnego. Und der König Herodes, Vertreter der kulturellen Welt. I Herod, który był przedstawicielem świata kultury. Sie haben den Herrn Jesus ans Kreuz. One właśnie przyprowadziły, doprowadziły Pana Jezusa na krzyż. Darum werden den Herrn Jesus glaubt. Darum werden den Herrn Jesus glaubt. Dlatego ten, kto wierzy w Pana Jezusa, lebt abgesondert von dieser Welt. Żyje odłączony od tego świata. Und Abraham hat das nicht nur für sich selbst getan. Ale Abraham nie uczynił tego tylko dla siebie samego. Sondern zusammen mit seinem Sohn und seiner Mutter. Ale razem ze swoim synem i swoim wnukiem. Seine wichtige Wahrheit für Eltern, denen Gott Kinder gegeben hat. Jest to bardzo ważne dla, bardzo ważna prawda dla wierzących, którzy rodziców, którzy mają swoje dzieci. Dass wir mit unseren Familien abgesondert von der Welt leben. Abyśmy żyli, będąc odłączeni od tego świata. A vielleicht fragen Sie mich jetzt, woher haben wir die Kraft dafür? Może teraz zapytacie mnie, skąd mamy wziąć do tego siły? Abraham hatte die Kraft, weil er mit den Augen seines Herzens nach der Stadt sah, Grunden. Abraham miał siłę stąd, gdyż on patrzył na to miasto, którego budowniczym jest Bóg. Abraham schaute vorwärts und aufwärts. Abraham patrzył do przodu i do góry. Und da sah er seine Zukunft. I on widział swoją przyszłość. Und das gab ihm Kraft, abgesondert zu leben. I to dawało mu siły, aby żyć w odłączeniu. Und das wird auch uns Kraft. I to może również nam, dodać siły. In dem Maß, wie wir uns mit dem Himmel beschäftigen. Na tyle, ile zajmujemy się niebem. In dem Maß werden wir Kraft finden, als Fremdlinge hier zu leben. Na tyle będziemy mieli siły, aby żyć tutaj jako pielgrzymi. Aber dann kommt das dritte. Ale później przychodzi trzecia rzecz. Wir sind nicht nur hier gelassen, gehorsam zu sein. My nie jesteśmy tutaj tylko, aby być posłusznymi. Und abgesondert von der Welt zu leben. I również po to tylko, aby być odłączeni od świata. Sondern Gott möchte, dass wir bringen Frucht. Ale Bóg życzy sobie, abyśmy przynieśli mu owoc. Etwas hervorbringen in unserem Leben. Przynieść coś w naszym życiu, das für Gott, co będzie dla, tylko dla Boga. Und es gibt hier zweierlei, das vor uns steht. I istnieją, mam na myśli rzecz dwojakiego rodzaju. Sara brachte Frucht hervor wie die Sterne des Himmels. Sara przyniosła owoc w liczbie tak jak gwiazdy na niebie. Das ist Frucht für den Himmel.
to jest owoc dla nieba. Und sie brachte Frucht hervor wie der Sand am Ufer des Meeres. I ona również przyniosła owoc taki liczny jak piasek morski. Das ist Frucht für die Erde. To jest owoc dla ziemi. Und ich möchte jetzt das erklären. Chciałbym to wytłumaczyć teraz. Wenn der Herr uns Kinder geschenkt hat, jeśli Bóg daruje nam dzieci, dann möchten wir zuallererst, dass sie einen Platz in den Himmel bekommen. To przede wszystkim zajmujemy się i troszczymy o to, aby one znalazły miejsce w niebie. Das war auch meine Bitte lange Jahre für meine sieben Kinder. To było też i przedmiotem moich modlitw przez długie lata, kiedy modliłem się o moich siedmioro dzieci. Und es ging darum, dass meine Kinder einen Platz im Himmel bekommen. Chodziło o to, aby moje dzieci znalazły, również miały miejsce w niebie. Und es geht für einen Vater und eine Mutter nicht darum, immer Kinder anzupredigen. I nie chodzi jedynie o to, aby bez przerwy dzieciom zwiastować Słowo Boże, sondern dass wir ihnen ein Vorbild sind in unserem Verhalten. Ale chodzi o to też, abyśmy naszym dzieciom byli przykładem w naszym postępowaniu. Dass wir vor ihnen leben als glückliche Christen. Abyśmy żyli przed nimi jako szczęśliwi chrześcijanie. Damit sie dann denken, das möchte ich auch. Aby one pomyślały, to też, takim też chciałbym być. Das ist Frucht für den Himmel. To jest owoc dla nieba. Wenn unsere Kinder sich bekehren. Jeśli nasze dzieci się nawrócą. Aber dann habe ich noch andere Wünsche für meine Kinder. Ale ja miałem również inne życzenie dla moich dzieci. Dass sie hier auf Erden persönlich den Herrn Jesus treu nachfolgen. Aby one tu na ziemi osobiście były wierne Panu Jezusowi. Damit sie hier auf Erden ein Zeugnis für den Herrn. Aby one tu na ziemi były właściwym świadectwem. Dann habe ich noch einen Wunsch. Ale miałem też jeszcze jedno życzenie. Dass sie auch den gemeinsamen Weg der Gläubigen nach Gottes Wort sehen und sehen. Aby one znalazły tą wspólną drogę według Słowa Bożego, znalazły tą drogę i szły tą drogą. Gott zeigt uns nicht nur, wie wir persönlich zu gehen haben. Bóg nie pokazuje nam tylko tego, jak my osobiście mamy chodzić. Das ist etwas, das die meisten Gläubigen erkennen. Bo to jest coś, co właściwie większość wierzących znajduje. Dass in Gottes Wort den Weg finden, wie sie persönlich wandeln. Czyli znajdują to, jak mają chodzić drogą osobiście. Ale Bóg pokazuje nam również, jak my mamy chodzić tą drogą wspólnie. I nasze tutaj własne wyobrażenia nie mają żadnego miejsca. Gottes Wort zeigt uns deutlich den Weg, den wir gehen dürfen als Versammlung. Gdyż Słowo Boże pokazuje nam dokładnie, jaką drogą mamy iść jako zgromadzenie. I to też było moim życzeniem. I było przedmiotem moich modlitw przez wiele lat. Żeby moje dzieci poznały tą drogę, którą mają iść jako wierzący i aby nią szły. Dürfen sie beitragen am gemeinsamen Zeugnis. I potem on też coś wnieść w to świadectwo jako wierzący wszyscy razem. Wenn hier in Krakow Gläubige auf den Grundsätzen der Schrift zusammenkommen. Jeżeli tutaj w Krakowie wierzący się zejdą jako to świadectwo, dann sind sie gemeinsam ein Zeugnis von Christus und seiner Versammlung. To są oni wszyscy razem wspólnie świadectwem o Chrystusie i Jego zgromadzeniu. Das ist Frucht, die hier im Bilde Sarah hervorgeht. To jest owoc, który tutaj widzimy w obrazie Sary. Frucht für den Himmel. Owoc dla nieba. Und Frucht für die Erde. I owoc dla tej ziemi. Und zum Schluss möchten wir noch zeigen, wie es möglich ist, Frucht zu bringen. A na koniec chcielibyśmy pokazać, jak to w ogóle jest możliwe, aby przynosić owoc. Sara hat auf etwas nicht gesehen. Sara nie widziała czegoś. Sie sah nicht auf sich.
ona nie, nie patrzała na siebie. Sie sah auch nicht auf ihren Mann. Ona też nie patrzała na swojego męża. Wir sind manchmal so dumm, dass wir Flucht bringen möchten und dann auch umdrehen. My jesteśmy niekiedy bardzo nierozsądni, że chcielibyśmy przynieść owoc, patrząc na samych siebie. Vielleicht sitzt hier eine Ehefrau. Może tutaj siedzi jakaś mężatka. I denkt, wenn ich einen anderen Mann hätte, dann könnte ich sie umdrehen. Która może myśli, gdybym miała jakiegoś innego męża, to bym mogła przynieść Bogu owoc. Aber Sarah wusste, dass ihr Mutterleib verstorben war. Ale Sara wiedziała, że jej łono było obumarłe. Und dass auch ihr Mann in dieser Hinsicht dann gestorben war. I również wiedziała o tym, że jej mąż, jeśli chodzi o te sprawy, był obumarłym. Wenn wir für Gott Frucht bringen möchten, dürfen wir nicht auf uns sehen. A więc jeżeli chcemy przynieść Bogu owoc, to nie możemy patrzeć na samych siebie. Und auch uns nicht auf Menschen stützen. I nie możemy wspierać się na ludziach. Was tat denn Sarah? Co uczyniła Sara? Sie hat den treuer achtet, der die Verheißung gegeben hat. Ona uważała tego za godnego zaufania, który dał obietnicę. Sie hat ihr ganzes Vertrauen auf Gott. Ona całe swoje zaufanie złożyła na Bogu. Und das ist der Weg, auf dem wir fruchten. I to jest droga, na której możemy przynieść owoc. Ich möchte euch etwas aus meinem Leben erzählen von meiner Jugend. Chciałbym wam też coś opowiedzieć z mojego życia, z czasów młodości. Als ich ein junger Christ war, kiedy byłem młodym chrześcijaninem, wollte ich ein ganz besonders gutes Christ sein. To chciałem być szczególnie dobrym chrześcijaninem. Viel besser als alle anderen. Chciałem być dużo lepszy niż inni chrześcijanie. Chciałbym wam powiedzieć, że mi to całkowicie nie wyszło. Ja byłem aż zły, zawiedziony z samym sobą. I tak powalony poszedłem na kolana. Und ich sagte meinem Herrn, powiedziałem swemu Panu, ich will gar nicht mehr. Panie, ja już nie chcę niczym być. Aber ich will trotzdem bei dir bleiben. Ale chcę pomimo tego pozostać przy Tobie. Und das war der Weg, auf dem der Herr in seiner Gnade Frucht hervorbrachte. I to była droga, na której Pan mógł wywieźć owoc. Und das wünsche ich uns allen. I to życzę wam wszystkim. Jungen und alt. Starszym i młodszym. Dass wir Frucht für Gott haben. Abyśmy mogli Panu przynieść, Bogu przynieść owoc. Fasse zusammen. Ja chciałbym teraz to wszystko razem zebrać. Die drei wichtigen Wirkungen praktischen Glauben. Te trzy wyczne rzeczy chrześcijańskiego życia. Gehorsam zu Gottes Wort. Posłuszeństwo względem Słowa Bożego. Absonderung von der Welt. Odłączenie od świata. Frucht für Gott. Noszenie Bogu owoców. Potwierdzenie z szczęku i zajmę. Bóg chciałby to nam podarować w swej łasce. Jana 14 rozdziału. Kapitel 14, vers 1-3. Jana rozdział 14, od 1 do 3 wiersza. Ja się nie tworzy serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę, przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie ja jestem, i wy byli. Und aus Offenbarung 3, verse. I z Księgi Objawienia, rozdziału 3, wiersz 11.
trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Un capitul zweiundzwanzig. Rozdział 22 Księgi Objawienia. Dwunastego wiersza do końca. Przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Błogosławieni, którzy biorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Na zewnątrz są psy i czarownicy, przetecznicy i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. A Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to we zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna. A duch i oblubienica mówią, przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie, przyjdź. Kto pragnie, niech przychodzi. A kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi. Jeśli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu szlak opisany w tej księdze. Księgi proroctwa ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta, który świadczy o tym. Tak, przyjdę wkrótce. Amen. Idź, Panie Jezu. Łaska Pana Jezusa niech będzie z wszystkimi. Serca uczniów były bardzo poruszone. Das hatte verschiedene Gründe. Działo się tak z różnych powodów. Daher Jesus hat ihnen in Johannes 13 Dinge angekündigt, die ihre Herzen durcheinander. W 13 rozdziale tej Ewangelii Pan Jezus powiedział im o rzeczach, które przebiły ich serca. Hat ihnen gezeigt, dass der hervorragendste ihrer der Jünger ihn verleugnet. On powiedział im, że ten może znamienitszy uczniów zaprze się go, mianowicie Piotr. Das kann auch heute einmal geschehen. Również i dzisiaj może się zdarzyć coś takiego. Dass ein Bruder, an dem wir hinaufgesehen haben, że brat, którego uważamy za uczonego, utwierdzonego, może to samo uczynić. Das etwas, dass etwas tut, das wir nicht verstehen. Że on coś uczyni, czego nie będziemy w stanie zrozumieć. Dann sagt ihnen zweitens, dass Judas ihn verraten. Po drugie, powiedział im, że Judasz go wyda. Ein Mann, der dreieinhalb Jahre Tag für Tag mit dem Herrn Jesus gegangen. Mąż, który przez 3,5 roku, dzień chodził z nim. Von dem sie gemeint hätten, er sei ein gläubiger Mann. O którym mniemano, że jest wierzącym człowiekiem. Und der Herr Jesus macht klar, dass der niemals bekehrt. A Pan Jezus jasno to oznajmił, że on nigdy nie był nawrócony. So etwas kann die Herzen der Gläubigen durcheinander bringen. I to wszystko mogło serca tych wierzących przeniknąć. Aber das Schwerste war, dass ihnen klar machte, dass sie jetzt verlassen. Ale to, co było najtrudniejsze dla nich, to było to, że on im oznajmił, że teraz musi opuścić. Sie waren mit dem Herrn Jesus Tag für Tag. Oni przecież dzień w dzień byli z Panem Jezusem. Er hat für sie gesorgt. On się o nich troszczył. Er hat sie beschützt. On ich ochraniał. Und jetzt macht ihnen klar, dass sie verlassen. A teraz jasno im oznajmił, że musi ich opuścić. Und jetzt waren sie
bestürzt. I byli oni bardzo zasmuceni. Und jetzt begegnet der Herr Jesus dieser Bestürzung. I teraz Pan Jezus wychodzi naprzeciw temu tej trwodze. Indem er ihnen klar macht, dass sie bis jetzt geglaubt haben an Gott. Tym, że on mówi im, że jeśli oni wierzyli do tej pory w Boga und ihn mit den Augen ihres Leibes gesehen haben, jeśli oni widzieli jego, jeśli widzieli, oglądali go oczami wiary und dass er jetzt für sie nicht mehr sichtbar wäre, że teraz on nie będzie już więcej dla nich widzialny, aber trotzdem eine Realität als Gegenstand des Glaubens. Mimo wszystko będzie rzeczą realną z powodu wiary, którą będą mieli. Das ist die Bedeutung des ersten Satzes von Johannes. Takie jest znaczenie tego pierwszego zdania 14 rozdziału tej Ewangelii. Und das ist auch eine Tatsache für uns alle. I również to jest rzeczywistością dla nas wszystkich. Der Jesus ist eine Realität. Pan Jezus jest dla nas czymś rzeczywistym. A wir haben ihn noch nie gesehen mit unseren Augen. Ale myśmy go nigdy nie widzieli swoimi oczami. Aber er ist ein Gegenstand des Glaubens, eine Person des Glaubens. Ale on jest przedmiotem, osobą, którą, przedmiotem naszej wiary. Aber wenn er jetzt den Jüngern sagt, dass er von ihnen weggehen würde, ale kiedy on powiedział teraz uczniom, że musi od nich odejść, dann spricht er zu ihnen jetzt vom Haus des Vaters. To mówi im teraz o domu Ojca. Das ist die einzige Stelle in Gottes Wort, wo dieser Name vorkommt. Jest to jedyne miejsce w Słowie Bożym, w którym ta nazwa występuje. Das Haus des Vaters ist die ewige Wohnung der Gott. Ten dom Ojca jest odwiecznym mieszkaniem boskości. Das Haus des Vaters ist so ewig wie Gott ewig. Dom Ojca jest tak wieczny, jak wieczny jest Bóg. Es ist tatsächlich die Heimat des ewigen Lebens. Jest on rzeczywiście ojczyzną wiecznego życia. In diesem Haus des Vaters ist der Vater und der Sohn. W tym domu Ojca jest Ojciec i Syn. Und in diesem Haus fließt die Liebe des Vaters aus dem Herzen zum Sohn. I w tym domu Ojca wypływa miłość od Ojca do Syna. Es ist ein Strom der Liebe. Jest to strumień miłości. Und Gott ist in sich selbst völlig glücklich. I Bóg w samym sobie jest pełnią szczęścia. Gott braucht niemand zu seinem Glück. Bóg w zasadzie nikogo nie potrzebuje do tego, aby być szczęśliwym. Er braucht auch uns Menschen. Nie potrzebował nas również ludzi do tego. Gott der Vater findet in den Ewigkeiten seine ganze Erfüllung im Sohn. Bo Bóg w wieczności znalazł swoje całkowite wypełnienie w Synu. Das ist der Inhalt des Vaters. To jest zawartością domu Ojca. A więc sagt der Herr Jesus, in diesem Haus sind viele Wohnungen. Ale teraz Pan Jezus mówi, że w domu Ojca jest wiele mieszkań. Diese Wohnungen bestehen schon immer. I te mieszkania były tam zawsze. Die werden nicht zubereitet. One nie były przygotowane. Die sind schon immer da. One ale zawsze były. Das macht klar, dass Gott diese Liebe, der Vater diese Liebe, Gott der Vater diese Liebe, die zum Sohn hat. To znaczy, że Bóg Ojciec tą miłość, którą miał dla Syna, diese Liebe, die
völlig erfüllt. Ta miłość go całkowicie ogarniała, dass er diese Liebe jemand zeigt. Że on chciał tę miłość okazać, komuś okazać. Diesen Gedanken hat Gott der Vater in den Ewigkeiten vorgrundlegt. Takie myśli miał Bóg Ojciec przed założeniem świata, wieczności. Und er hat geplant eine Erde und einen Himmel. I wtedy zaplanował stworzyć niebo i ziemię. Und er hat geplant Engel zu schaffen aus Bewohnern des Himmels. I on zaplanował, aby stworzyć aniołów, którzy by zamieszkiwali niebo. Und er hat geplant Menschen zu schaffen aus Bewohnern der Erde. I on zaplanował stworzyć ludzi jako mieszkańców ziemi. Die Engel sollten ewig im Himmel wohnen. I aniołowie mieli wiecznie zamieszkiwać niebo. Die Menschen sollten ewig auf Erden wohnen. A ludzie mieli wiecznie zamieszkiwać ziemię. Das ist Gottes Plan mit der Schöpfung. Taki był Boży plan co do stworzenia swego. Aber dann hat Vorgrundlegung der Welt ten Ratschluss gefasst. Ale przed założeniem świata Bóg podjął też postanowienie. Ein Teil dieser Menschen, die eigentlich bestimmt waren für diese Erde, część ludzi, która była przeznaczona dla ludzi, herauszunehmen, wziąć und hineinzubringen in das Haus. Wziąć z ziemi i przenieść do domu Ojca. Das ist die Auserwählung Gottes vorgrundlegung. To jest właśnie wybranie Boga, jeśli chodzi o to wyrażenie przed założeniem świata. Und es ist eine wunderbare Tatsache. Jest to cudowna rzeczywistość. Dass die Menschen, die in der Zeit der Gnade, in der wir jetzt leben, że ludzie, którzy żyją w czasie łaski, w którym też i my żyjemy, die in dieser Zeit an den Herrn Jesus glauben, którzy w tym czasie wierzą w Pana Jezusa, dass sie tatsächlich nicht ewig auf der Erde leben werden, że oni nie będą mieszkali na wieki na ziemi, wiecznie na ziemi, sondern dass sie eine neue Heimat bekommen, ale że oni otrzymają nową ojczyznę. Er hat denen, Gott hat denen, die an den Herrn Jesus glauben, Bóg tym, którzy wierzą w Pana Jezusa, dieses ewige Leben gegeben, darował życie wieczne, und dadurch auch eine neue Heimat. A przez to też i nową ojczyznę. Johannes berichtet uns, dass wir jetzt schon als Glaubende hier auf Erden das ewige Leben haben. Jan nam oznajmia, że my już teraz przez życie mamy, przez wiarę mamy życie wieczne. Paulus und Judas berichten uns, dass wir ins ewige Leben kommen. Paweł i Juda oznajmia nam, że my wejdziemy w to życie wieczne. Das kann widersprechen. To wydaje się jest przeciwne. Wir haben das ewige Leben. My mamy życie wieczne. Aber wir sind noch nicht in der Heimat des Ewigen. Ale nie jesteśmy jeszcze w tej ojczyźnie wiecznego życia. Und der Herr Jesus macht jetzt uns klar in diesem Vers. I Pan Jezus teraz czyni to jasnym dla nas w tych wierszach, dass er für uns jetzt hingeht um eine Stätte. I że on teraz idzie tam, aby przygotować nam miejsca. Noch nie war ein Geschöpf im Haus des Vaters. Jeszcze nigdy żadne stworzenie nie było w domu Ojca. Es war undenkbar, dass ein Geschöpf in die ewige Wohnung Gottes eintritt. Było to czymś nie do pomyślenia, aby jakieś stworzenie mogło wejść w te właśnie miejsce. Und der Weg für Menschen ins Vaterhaus muss być zubereitet. I ta droga musiała zostać przygotowana, aby człowiek mógł tam wejść. Und der Herr Jesus hat das getan.
Pan Jezus to uczynił, indem er für uns nach Golgatha. Kiedy On przed nami poszedł na Golgotę. Und dort ist er als das vollkommene Brandopfer gestorben. I tam umarł jako ta doskonała ofiara całopalna. Er hat in diesem Opfer Gott vollkommen recht. W tej ofierze On doskonale uwielbił Boga. Gott hat vom Himmel her auf dieses Opfer Christi gewählt. I Bóg z góry patrzył na tą doskonałą ofiarę Chrystusa. Und er sah diesen Menschen, wie er sich Gott hilft. I on widział tego człowieka, który tak bardzo się ofiarował Bogu. Und er sah nur Vollkommenheit und Herrlichkeit in diesem Opfer. I on w tej ofierze widział tylko doskonałość. Dann hat Gott der Vater gesagt. I wtedy Bóg Ojciec powiedział: dieser Mensch, der mich so verherrlicht hat auf Golgatha, ten człowiek, który mnie tak uwielbił na Golgocie, diesen Menschen will ich in meinem Hause. Tego człowieka chcę mieć w moim domu. Und dann ist er über Tod und Auferstehung als Mensch ins Haus des Vaters eingegangen. Als ewiger Gott war er schon immer in diesem Haus. Jako odwieczny Bóg był on zawsze w domu Ojca. Aber jetzt sagt er hier in Johannes 14. Ale tutaj teraz mówi Jan w tym 14 rozdziale. Ich gehe jetzt als Mensch in dieses Haus. Ja teraz idę jako człowiek do tego domu. Und dadurch bereite ich die Städte für Menschen in diesem. I przez to w tym domu przygotowuję jako człowiek mieszkania dla ludzi. Das ist die Bedeutung, ich gehe hin, euch eine Stätte. Takie jest znaczenie tego słowa, ja idę tam, tego zdania, aby przygotować wam miejsce. Als der Jesus in göttlicher Kraft als Mensch in den Himmel hinaufstieg, kiedy Pan Jezus w Bożej mocy wszedł do nieba, ist er ganz allein in das Vaterhaus. To on wszedł do domu Ojca całkowicie sam. A więc aktor jest wichtig für uns. Ale teraz on mówi coś bardzo ważnego dla nas. Ich komme wieder. Ja przyjdę znowu. Welch ein Wort. Jakież słowa. Er will als Mensch nicht allein im Vaterhaus bleiben. Bo on jako człowiek nie chciał tam być sam w tym domu Ojca. Er will wiederkommen und die Seinen zu sich. On chciał przyjść i wziąć swoich do siebie. Auf das, wo ich bin, auf ihr. Aby tam, gdzie ja jestem, mogli, abyście mogli być tam, gdzie jestem ja. Dass dieser wunderbare, vollkommene Mensch jetzt im Vaterhaus ist. Ponieważ ten doskonały człowiek jest teraz w domu Ojca. Das ist die Garantie, dass alle, die an ihn glauben, auch da. Jest to gwarancją dla wszystkich tych, którzy wierzą, że oni też tam będą. Das die eigentliche christliche Hoffnung. To jest ta właściwa chrześcijańska nadzieja. Sind jetzt inzwischen 2000 Jahre vergangen. W międzyczasie upłynęło już 2000 lat. Vor 2000 Jahren hat unser Herr Jesus gesagt, ich komme wieder. Przed 2000 lat Pan Jezus powiedział, ja przyjdę wnet. No. Offenbarung Kapitel 3. Księdze Objawienia w trzecim rozdziale haben wir das Sendschreiben an Philadelphia. Mamy list do zboru Philadelphia. Und dieses Sendschreiben an Philadelphia spricht prophetisch von einer Zeit. I to orędzie do zboru Philadelphia mówi proroczo o czasie, wovor die vor 200 Jahren angefangen, który rozpoczął się przed 200 laty. Vor 200 Jahren ging in Erfüllung, was prophetisch im Sendschreiben an Philadelphia. Przed 200 laty rozpoczęło się to, co proroczo było zapisane do zboru w Filadelfii. Und da spricht der Herr Jesus wieder. I tam Pan Jezus mówi znowu o swoim przyjściu. Aber sagt er nicht, ich komme wieder. Ale on tam nie mówi, ja przyjdę znowu. Sagt er, ich komme bald.
początek, bo on mówi tutaj, ja przyjdę wkrótce. Jetzt ist es näher gerückt. Teraz jakby ten czas się przybliżył. Vor 200 Jahren hat Gott eine besondere Gnade noch einmal. Glauben Sie. Z 200 laty Bóg dał wierzącym znowu szczególną łaskę. Dass sie diese wunderbare Wahrheit der Wiederkunft des Herrn Jesus aus Gottes Wort erkennen. Oni mogli znowu rozpoznać ze słowa tą cudowną prawdę dotyczącą Jego przyjścia. Es ist eine erstaunliche Tatsache. Był to rzeczywiście zadziwiający fakt. Dass in Worte Gottes das schon immer steht. Że to przecież zawsze było napisane w tym miejscu w Słowie Bożym. Aber dass durch die ganzen Jahrhunderte des Mittelalters die Gläubigen das nicht mehr aufgeben. Ale przez tyle set lat nigdy wierzącym to tak nie stało się ważne, czy nie zauważali tego. Dass der Jesus gesagt hat, ich komme wieder zurück. Że Pan Jezus powiedział, ja przyjdę znowu, aby was zachwycić. Man kann die ganzen Schriften der Reformatoren lesen. Można czytać wiele pism, które napisali reformatorzy. Und es stehen wunderbare und wichtige Wahrheiten. I oni piszą w tych pismach cudowne i ważne prawdy. Biblische Wahrheiten. Biblijne prawdy. Aby werden die Wahrheit der Entrückung. Ale my nie znajdziemy tam prawd dotyczących zachwycenia. Aber vor 200 Jahren haben gottesfürchtige Männer diese Wahrheit in Gottes Wort wiedergegeben. Ale przez 200 laty wierzący bogobojni mężowie znowu odkryli tę prawdę w Słowie Bożym. Und das war das Wirken des Geistes. I to było działanie Ducha. Und sie erkannte, dass der Herr jetzt nicht mehr sagte, ich komme wieder. I oni zauważyli, że Pan Jezus nie mówił w tym miejscu, ja przyjdę znów. Sondern ich komme. Tylko, że ja przyjdę wkrótce. Und in Verbindung damit sagt er, halte fest, was. Powiązany z tym faktem mówi Słowo Boże, trzymaj mocno, co masz. Vor 200 Jahren hat Gottesfürchtigen Männern Licht gegeben über seine Wahrheit in Gottes Wort, über viele Wahrheiten in Gottes Wort. Przez 200 laty Bóg darował bogobojnym mężom wiele praw, rozpoznane praw dotyczących swoich praw. Und immer wenn Gott in seiner Gnade Licht gibt, i zawsze, kiedy Bóg daje do tego światło, dann ist der Feind Gottes bemüht, dieses Licht zu verdunkeln. To wróg od razu trudzi się, aby to światło zaciemnić. Und diese göttlichen Wahrheiten uns aus den Händen wegzuziehen. Aby nam te Boże prawdy zabrać. Darum brauchen wir die Ermahnung, haltet. Dlatego potrzebujemy tego napomnienia, trzymaj mocno. Und es ist immer wieder die Bemühung des Feindes. I wróg bez przerwy zajmuje się tym, die Hoffnung und Erwartung unseres Herrn Jesus Christus, das wir nicht. Abyśmy zapomnieli o tej nadziei i nie oczekiwali Pana Jezusa. Ich komme bald. Ja przyjdę wkrótce. Halte fest, was du hast. Trzymaj mocno, co masz. Und dann in Kapitel 22. A później w rozdziale 22. Haben wir in Vers 12 gelesen. Czytaliśmy w 12 wierszu. Da sagt der Jesus wieder. Ich komme. Znowu Pan Jezus mówi, ja przyjdę wkrótce. Und er sagt, dass damit der Lohn auch verbunden ist. I mówi, że to jest także powiązane z zapłatą moją. Der Jesus wird kommen. Pan Jezus chce przyjść, aby zachwycić nas. Das ist unsere Hoffnung. To jest nasza nadzieja. Und dann werden wir verwandelt werden. I wtedy będziemy przemienieni. Und die Heimgegangenen in Christus werden auferstehen. A ci, którzy umarli w Chrystusie, powstaną. Wir werden mit ihnen zusammen entrückt werden in den Himmel. Będziemy razem z nimi zachwyceni do nieba. Und dann werden wir offenbar werden vor dem Richter. Potem objawiły się przed sądową stolicą wyskutaną. Und an diesem Richterstuhl des Christus wird auch jede Troje wyrażona. I przed tą sądową stolicą wyskutaną będzie nagrodzona każda wierność.
das spricht uns an den Herrn zurecht. To nas zachęca, aby być Panu wiernym. Ich denke sehr viel über diesen Moment. Ja bardzo często myślę o tym momencie. Wenn ich dann einmal vor der Menschen. Kiedy stanę, czy der Wirker zu mir sagen könnte. Albo on mi wszędzie musiał powiedzieć. Wolny gut für uns Rajunkne. Ty wierny i dobry sługo. Über wenig ist was getrennt. Niewielu byłeś wiernym. Über vieles verzichtet. Postawiam cię nad wieloma rzeczami. Geh ein in die Freude deines. Chodź w radość, wejdź w radość swego Pana. Was wird das sein? Ein Lob aus dem Mund. Będzie za pochwała, która wyjdzie z ust naszego Zbawiciela. Ich komme bald und zwar jest skierowana do nas. Der in Vers 13 von W tym wierszu on mówi o samym sobie. Er will uns noch einmal deutlich machen, wer der ist, der kommt. Jeszcze raz czyni nam to jasnym, kto jest ten, który przyjdzie. Und er sagt drei Dinge von sich. I on mówi tutaj trzy rzeczy o sobie. Er sagt erstens, ich bin das Alpha und Omega. Po pierwsze mówi, ja jestem Alpha i Omega. Und das bedeutet, dass er sagt, ich bin das Wort Gottes. A to oznacza to samo, co ja jestem Słowem Bożym. Dieses geschriebene Wort, to zapisane słowo, które mamy, ist völlig identisch mit der Person des Jezus. Jest identyczne z osobą Pana Jezusa. Wir finden das immer wieder. My ciągle na nowo to zauważamy. Ich denke an eine Stelle in Hebräer 5. Myślę o pewnym miejscu, na przykład z 4 rozdziału listu do Hebrajczyków. Ale jest vom Wort Gottes gesprochen, vom geschriebenen Wort. Gdzie jest napisane o słowie, zapisanym w Słowie Bożym. Dass es schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert. Że ono jest ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Und im Verlauf der Verse. I na biegiem wierszy następnych. Wird gesagt, ist alles bloß und ausgedeckt. Że wszystko jest odkryte i w obliczu tego słowa obnażone. Przed oczami tego, z którym mamy do czynienia. Das zeigt die völlige Einheit des geschriebenen Wortes mit der Person des Herrn. Jest tam mowa o całkowitej jedności między zapisanym słowem a osobą Pana Jezusa. Das ist etwas ganz Wichtiges für uns. To jest coś bardzo ważnego dla nas. Wenn wir dem Wort Gottes gehorsam sind, bo jeśli jesteśmy posłuszni Słowu Bożemu, dann haben wir Zustimmung des Herrn. Wtedy mamy uznanie Pana Jezusa. Zweitens sagt er, ich bin der Erste und der Letzte. Dalej napisane jest, ja jestem pierwszy i ostatni. Das bedeutet, dass er sagt, ich bin Gott. To znaczy, że on mówi innymi słowami, ja jestem Bogiem. Das wird sehr klar in einer Stelle im Propheten Jesaja. To jest bardzo jasne na pewnym miejscu w księdze proroka Izajasza. Wo Jesaja uns sagt, dass Gott von sich sagt, dass er der erste und der letzte, nämlich Gott. Gdzie jest napisane w tym miejscu w prorokcie, że Bóg mówi o sobie, ja jestem pierwszy i ostatni, tu chodzi o Boga. A po trzecie, on jest początkiem i końcem. To znaczy, że Pan Jezus jest naszego Pana Jezusa. On jest Słowem Bożym. On jest Bogiem. Er ist der Schöpfer. On jest Twórcą. Und die Schrift sagt uns jetzt glückselig, die die Kleider waschen, die ihre Kleider waschen. I teraz Słowo Boże mówi do nas błogosławieni, którzy piorą swoje szaty. Das ist die Verantwortung eines jeden Menschen. I to jest odpowiedzialność każdego człowieka. Ich zu bekehren, das bedeutet, tak? To znaczy, że człowiek musi się nawrócić. Und wenn jemand sich bekehrt, a jeśli ktoś się nawróci, dann gibt Gott ihm zweierlei.
to wtedy Bóg daje mu dwie rzeczy. Er gibt ihm das Recht am Baume zu sehen. Po pierwsze daje mu prawo, aby daje mu prawo do drzewa żywota. Die Kleider waschen müssen wir selbst. Jeśli chodzi o pranie szat, to to musimy uczynić sami. Bekehrung ist unsere Verantwortung. Gdyż nawrócenie jest naszą odpowiedzialnością. Bo Gott bekehrt Menschen nicht. Bóg nie nawraca ludzi. Sie müssen sich selbst. Oni muszą sami nawrócić. Aber dann tut Gott etwas. Ale potem Bóg coś czyni. Er schafft durch die Neugeburt ein neues Leben in dir. On przez nowonarodzenie wpada nowe życie w człowieku. To jest etwas ganz Persönliches. To jest coś bardzo osobistego. Die Wahrheit von jedem von uns, die wir uns bekehren. Jest to prawdą o każdym z nas, którzyśmy się nawrócili. Wir haben ein Recht am Baum des Lebens. My mamy prawo do drzewa życia. In Johannes Evangelium Kapitel 1, sagt der Schreiber. W pierwszym rozdziale Ewangelii Jana pisarz mówi. Wir haben das Recht, Kinder Gottes zu haben. Mamy prawo do tego, aby być nazwani dziećmi Bożymi. Bardzo wniosły. Es bedeutet eigentlich, wir haben die Macht. To oznacza, to właściwie jest tam napisane, że my mamy tę moc, aby się nazywać dziećmi Bożymi. Christsein ist eine ganz persönliche Angelegenheit. Być chrześcijaninem to jest bardzo osobista sprawa. Gibt keine pauschalen Bekehrung. Nie ma tak, czegoś takiego jak ogólne nawrócenie. Gibt auch keine pauschalen Neugeburt. Nie ma też wspólnych nowonarodzeń. Es ist wahr, dass das Angebot Gottes an alle Menschen geht. Jest oczywiście prawdą, że zwiastowanie czy oferta skierowana jest do wszystkich. Aber erfasst werden muss es persönlich. Ale uchwycone musi to być przez każdego stosowna. Das wird in einem sehr bekannten Vers sehr deutlich. I to w jednym z bardzo znanych wierszy pokazane to jest bardzo dobitnie. Johannes 3, Vers 16. W Ewangelii Jana w 3 rozdziale, 16 wierszu. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Gott hat die Welt geliebt. Bóg umiłował świat. Das bedeutet alle Menschen. To oznacza, dotyczy to wszystkich ludzi. Und er hat diese Liebe unter Beweis gestellt, dadurch, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. I on dowód tego dał swego jednorodzonego Syna. Und die Bedeutung hier ist nicht nur in die Welt gab. To znaczenie tego jest nie tylko to, że on poszedł na świat, sondern nach Golgatha, ale że on Bóg dał go na Golgotę. Was wird sehr deutlich aus Vers 14. To jest bardzo dobitnie pokazane w 14 wierszu tego rozdziału. Und das ist ein Angebot Gottes an alle Menschen. I to jest ta oferta do wszystkich, skierowana do wszystkich ludzi. Aber dann steht nicht auf das die Welt ewiges Leben bekommt. Ale nie jest teraz napisane dalej po to, aby świat otrzymał życie wieczne, sondern jeder, der an ihn glaubt. Ale jest napisane, aby każdy, kto w niego wierzy. Das zeigt, dass man das persönlich ergreifen. To znaczy, że każdy musi się tego uchwycić osobiście. Wer sich bekehrt hat. Jeśli ktoś się nawrócił, der hat das Recht am Baum des Lebens. To ma prawo do drzewa życia. Das ist eine ganz persönliche. To jest bardzo osobista sprawa. Aber Christsein bedeutet auch etwas gemeinsam zu haben mit allen anderen Menschen. Ale bycie chrześcijaninem oznacza jeszcze mieć coś wspólnego z wszystkimi innymi wierzącymi. Und das wird dadurch ausgedrückt, dass so jemand in die Stadt kommt. I to jest pokazane w tym wierszu 14, gdzie jest napisane i mogli wejść przez bramy do miasta. Die Gesamtheit der Erlösten der Gnadenzeit ist
die Versammlung. Ta wspólnota wierzących czasu łaski jest, to jest zgromadzenie. Die Versammlung wird uns in Gottes Wort von ganz verschiedenen Seiten gezeigt. Zgromadzenie pokazane jest nam w Słowie Bożym z bardzo różnych stron. Zum Beispiel aus der Leib Christi. Na przykład jako ciało Chrystusowe. Dann ist der große Gedanke Einheit. To wtedy mamy do czynienia z tą wielką, ważną myślą jedność. Dann wird die Versammlung uns gezeigt als das Haus Gottes. Później zgromadzenie pokazane jest nam jako dom Boży. Der große Gedanke Heilig. I tutaj myślimy o świętości. Dann wird uns die Versammlung gezeigt, auch hier ist dann, auch die Braut, zamiast. A później zgromadzenie pokazane nam jest tak jak tutaj, jako wybrana baranka. Und das ist der große Gedanke. Wie? I wtedy myślimy o miłości. Aber die Versammlung wird uns auch gezeigt, was die Stadt ist. Ale zgromadzenie pokazane jest nam również jako miasto. Das besonders in der Offenbarung. Szczególnie widać to w objawieniu. Und das der große Gedanke. I tutaj myślimy o zarządzaniu. Eine Stadt, wenn sie in Gottes Wort gezeigt wird, hat, will Gott immer zeigen, dass Verwaltung darin geschieht. Jeżeli czytamy w Słowie Bożym o mieście, to zawsze jest powiedziane przy okazji o zarządzaniu. Powiązane jest to z tym powiedzianym. Miasto pokazane jest nam w Słowie Bożym wraz z murami i bramami. I pokazuje nam to, wskazuje nam to na zarządzanie. Jest nam tutaj pokazane, że jeśli ktoś obmył te szaty, der geht ein in diese Stadt. Ten wchodzi do tego miasta. Das heißt, er hat teil am gemeinsamen Teil der Erlösung. To znaczy, że on ma dział we wspólnym dziale wierzących, zbawionych. Er ist eingeführt in diese göttliche. I on jest wprowadzony w ten Boży porządek. Und eine Stadt hat eine Mauer. Miasto ma, posiada mury. Dass man weiß, was drinnen und draußen. I wtedy wie się, co jest wewnątrz i na zewnątrz. Gibt unzählige Menschen, die sagen, wer kann wissen, ob er in den Himmel kommt. I są, jest niezliczona ilość ludzi, którzy mówią, ktoś wejdzie do nieba, nie wiadomo tego. Aber die Bibel redet ganz bestimmt von diesem. Ale Biblia mówi całkiem jasno o tym pytaniu. Sie spricht von Menschen, die in die Stadt eingehen. Biblia mówi o ludziach, którzy weszli do miasta. Und hier in Vers 15 von solchen draußen. I także w wierszu 15 o tych, którzy są na zewnątrz. Wer sich nicht bekehrt, ist und bleibt. Jeśli ktoś się nie nawrócił, jest i pozostanie na zewnątrz. Und sie werden aufgezählt, diese die draußen sind. I oni tutaj są wymienieni, czyli mianowicie, którzy są na zewnątrz. Das sind alle, die noch in ihren Sünden. To są wszyscy ci, którzy pozostają w swoich grzechach. Und ich hoffe sehr, dass hier niemand sitzt. Ja mam taką nadzieję, że nikt nikogo tutaj nie ma. Dennoch draußen. Który jest na zewnątrz. Sagt das Anliegen unseres lieben Bruders Gerhard Holz. To też było pragnieniem naszego miłego brata Gerarda. Er sagte, ich hoffe, dass ich euch alle diese Treste drunter. On powiedział, że ja mam nadzieję, że was wszystkich spotkam w górze w niebie. Was keine Traus. Vers 16 fängt der Herr Jesus selbst zu reden. Od wiersza 16 Pan Jezus zaczyna mówić sam, osobiście. Ich, Jezus, habe meinen Engel gesagt, um euch diese Dinge zu zeigen. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, aby świadczyć wam, to wam.
Johannes hat geschrieben, die Offenbarung geschrieben, inspiriert durch den Geist. Jan napisał objawienie inspirowane przez Ducha Świętego. Und jetzt der Jesus selbst hervor. A teraz Pan Jezus jakby wychodzi na naprzód. Sam naprzód. Dieser, der das Wort Gottes ist. Ten, który jest Słowem Bożym. Dieser, der Gott ist. Ten, który jest Bogiem. Dieser, der Schöpfer ist. Ten, który jest Twórcą. Und er bezeugt diese Wahrheit, dass er von ihm ist. I on poświadcza, że ta prawda jest od Niego. Er bezeugt diese Dinge in den Versammlung. On poświadcza te rzeczy w zborach. Das bedeutet zuerst diese sieben Versammlungen, an die die Offenbarung gesandt wurde. To poświadcza tym siedmiu zborom, o których mowa jest w objawieniu. Das bedeutet, dass auch die Dinge bezeugt in der Versammlung von Orszysz. To znaczy, że on też te rzeczy odnajmia w zgromadzeniu w Orzeszu. Und dann spricht noch einmal von sich selbst. A później raz jeszcze mówił o sobie samym. Und sagt zwei Dinge. I on mówi znowu dwie rzeczy. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht David. Ja jestem, jam jest korzeń i ród Dawidowy. Das ist, was ist für das irdische Volk Gottes. Für Israel. To jest coś, co ma znaczenie dla ziemskiego narodu Izraela. Der Jesus hat ein irdisches Volk. Pan Jezus ma także ziemski naród. Im ganzen Alten Testament ist von diesem irdischen Volk die Rede. W całym Starym Testamencie jest mowa o tym ziemskim ludzie Izraelu. Und in Bezug auf dieses Volk ist der die Wurzel und das Geschlecht. I w związku z tym właśnie narodem jest on korzeniem i rodem. Das bedeutet, dass alle Verheißungen, die diesem irdischen Volk gegeben hat. To, a to oznacza, że wszystkie obietnice, które on dał temu ziemskiemu ludowi, że on wszystkie te obietnice spełnił. Jest to również bardzo ważny fakt. Bo chociaż my nie należymy do tego ludu, cieszymy się z tego, że on wszystkie obietnice, które zostały jemu dane, wypełnił. Że on również chce być uwielbiony przez ten ziemski naród. To jest auch eine Wahrheit, die vor 200 Jahren wieder so richtig getan. To również jest prawda, która została zauważona przed 200 laty. Sie wurde gefunden in Gottes Wort? Znaleziona została w Słowie Bożym. In der Zeit der Reformation ist nicht von Israel, von der Zukunft Israel gesprochen. Gdyż w czasie reformacji nie została zauważona ta prawda, te prawdy dotyczące narodu izraelskiego. Die Reformatoren haben im Allgemeinen geglaubt, reformatorzy w ogólności wierzyli w to, dass die Verheißungen, die Gott Israel gegeben hat, że obietnice, które były dane Izraelowi, dass Gott diese Verheißungen an den Christen że będą one wypełnią się na chrześcijaństwie. Bei aller Achtung vor diesen Männern der Reformation. Przy pełnym uznaniu dla mężów, którzy żyli w okresie reformacji, war doch diese Gedanke richtig. Nie była ta prawda, ta myśl prawdziwa. Nein, Gott wird alle seine Verheißungen an Israel erfüllen. Nie, Bóg wszystkie obietnice wypełni na Izraelu. Der Jesus ist die Wurzel und das Geschlecht. Pan Jezus jest korzeniem i rodem Dawidowym. Und dann sagt was er für die Versammlung, für das himmlische. A później mówi jeszcze o tym, że kim on jest dla swojego ludu niebieskiego. Nämlich der glänzende Morgenstern. Mianowicie jasną gwiazdą poranną. Der Morgenstern geht auf, bevor die Sonne. Gwiazda dana wchodzi przed świtem. Und der Jesus ist der glänzende Morgenstern für die Versammlung. I Pan Jezus jest właśnie